ma. No, przestańcie. To, co Kępa powiedział, jest prawdą. 409 dni byłem w podróży dookoła świata. Nie ukrywam, trochę liczyłem na aplauz w tym momencie, ale spoko. Zapomniałem, że jestem w Polsce, luz. Zapomniałem, że jestem w Polsce, coś ci się udało. Wypierdalaj. Sąsiad ma nowy samochód, zajebał. Tak jest. Mi w ogóle ostatnio skradziono rower. To nawet nie jest do końca dowcip, tylko ogłoszenie. Proszę, oddajcie mi rower. Mój najgorszy rower, jaki w życiu miałem, był do dupy. Dosłownie lepiej było przeciąć rower i wziąć zapięcie. Oni i tak mi go zajebali. Pedały. Strasznie za nimi tęsknię. Lubimy w tym kraju kraść, taka jest prawda. Lubimy w tym kraju kraść. Innym razem nawet nie tyle, co mi ukradli rower, tylko mi go okradli. Zajebali mu siodełko. Kto tak robi? Kto kradnie się? Czy to jest ten sam typ, co wchodzi do samochodu, rozbija szybę i kradnie fotel? Należy do tej bandy rabusiów, co wchodzą do banku z pończochą na łbie, pistoletem w łapie i krzyczą: ręce do góry, skurwysyny! Do rogu wszyscy, do rogu! Nie patrzcie na mnie! Nie patrzcie! Jacek, bierz krzesła! Co ile wszystkie, kurwa! Ale to są tacy spoko złodzieje. To są spoko, jak gdyby okradają bogatych, oddają biednym. Teraz zamiast Menela na ławce masz żula na szezlongu. Królu złoty, daj złotą monetę na winogrona. Lubimy w tym kraju kraść, taka jest prawda. Lubimy w tym kraju kraść. Tylko u nas jest coś takiego jak złodziej skurwol. Wiecie, o kogo chodzi. Ten typ, który kradnie rzeczy, które tobie są potrzebne, a jemu nie. Złodziej skurwol, idziesz na piłeczkę, nie tyle co ci ukradnie bidon, tylko nakrętkę od bidonu. Wiecie, o kogo chodzi, nie? W klasie wyjmował ci tusz z długopisu, na basenie zajebie ci jednego klapka. No złodziej skurwol, wiemy, o kogo chodzi, okej? Okay? Dlatego lubię podróżować. Dlatego lubię podróżować, lubię wyjechać, lubię wrócić. Ale uważam, że podróżowanie jest ciężkie. Zwłaszcza dla mnie. Z dwóch powodów. Jeden to jest mój wiek. Ja mam 28 lat. Za 36 miesięcy. I nieważne dokąd pojadę, ale jak wrócę, to moi znajomi, moi przyjaciele zawsze zadają jedno i to samo pytanie. Zawsze to samo pytanie. Ruchałeś? Bo w głowie moich znajomych jest coś takiego, że jeżeli byłeś w jakimś miejscu, ale tam nie ruchałeś, to wcale cię tam nie było. Dlatego Amerykanie nigdy nie wylądowali na Księżycu. Najbliżej ruchania byłem w Londynie. Zapłaciłem 10 funtów za browara. Czułem się wyruchany w dupę. Drugi powód, dlaczego mi się ciężko podróżowało, to przez to, że jestem z Polski. Ludzie nie wiedzą zbyt wiele o Polsce za granicą. Mówisz Poland, słyszą Holland, Poland, Holland, Holland, Poland, Poland, Holland. Dobra, podaj jointa. Ja nie ukrywam, że jestem dumny z bycia Polakiem, z naszą kulturę, z naszą historię, lubię się dzielić, ale zauważyłem, że się ludzie bardzo szybko nudzili, więc ja po prostu zacząłem wymyślać rzeczy. W Polsce 30% naszego społeczeństwa to karły. Leworęczne karły. W języku polskim też nie ma słowa na kolor niebieski. Po prostu mówimy żółty głośniej. Dlatego mega ciężko opisać flagę Szwecji. Żółta, żółta! Albo na przykład mówiłem, że w Warszawie są budynki z czekolady, gdzie są tylko balonowe samochody i mieszkają tam zebry i raz do roku są atakowane przez bobry w ramach eksperymentu, żeby sprawdzić, czy zebry i bobry mogą mieszkać w krainie pełnej balonów. I wiecie co? Amerykanie w to wierzą. A Żydzi się pytają, jak odzyskać kamienicę. Nie wiem, czy powinniśmy się z tego śmiać. Na pewno nie powinniśmy na tym klaskać, okej? W Izraelu się z tego nie śmiali. Tam się tylko śmieją z pocisków na Palestynę. Za mocno? Jest. Cały świat jest ciekawy, cały świat jest inny. Wiecie, na przykład taki jest najstarszy kraj w Europie, który nigdy nie zmienił swojej nazwy? Bułgaria. Wydawało mi się to dziwne. Pomyślałem, że nazywamy ruskich wieśniakami od zawsze.
Ale później sobie zdałem sprawę, że my tak właśnie mamy, że używamy różnych słów na to samo. W sensie w Warszawie mówimy ziemniak, w Poznaniu mówimy pyry, w Radomiu mówimy deser. Co? Czy jest ktoś z Radomia tutaj? Czy... Dobrze. Zły moment na to, żeby się przyznać ewentualnie. Był ktoś w ogóle w Tajlandii? Jest super być w Tajlandii. Super jest być białym w Tajlandii. Bo generalnie jak jesteś biały w Tajlandii, to wygrywasz wszystko. Byłem w klubie i byłem biały. Miałem taką kartę, że wszyscy się na mnie patrzyli, jakbym był jakimś półbogiem. Ja tą kartę nazywałem carte blanche, bo po łacińsku też mówię. I w pewnym momencie laska sama do mnie podeszła w klubie. Ja myślałem, że ja pierdolę, w końcu moi znajomi mi uwierzą, że jestem za granicą. Może mi się uda tej nocy. I laska do mnie podeszła i w pierwszym zdaniu mówi coś takiego. W pierwszym zdaniu. Czy chcesz paść do mnie, ruchać się i grać na Xboxie? Na co ja jej odpowiedziałem, jakie masz gry? Dziękuję bardzo, ja się nazywam Piotr Szymowski.